Wytrzymaliśmy duże tempo przez cały mecz, grając od obrony do ataku. Też w ataku widać było, że wielu zawodników dobrą dyspozycję rzutową i ciekawe akcje. Także można tylko być zadowolonym po takim meczu, zwłaszcza, że to był taki mecz, który nam otwiera drogę tam powiedzmy do góry. O tyle bramek to nie tracimy czasami nawet z Kielcami i Płockiem. Wracaliśmy do obrony, nie wiem, jakoś powoli. Jak już wracaliśmy, to nas nie było. Straszne dziury były w obronie, bez wyjścia. No nikt dzisiaj w obronie nie zagrał dobrze. Nie pomogliśmy naszym bramkarzom, więc też oni nie mogli nam jakoś tam odbijać, bo mieli zawodnicy z Zabrza, rzucali z klarownych sytuacji i to wykorzystywali. No myślę, że obrona, powrót. No i na koniec jeszcze zamiast poprawić ten wynik, to jeszcze zrobiliśmy kilka interwencji Kasprowi Ligarzewskiemu na konto, daliśmy, no i no jest minus 13, no nie wiem, co mogę powiedzieć. W obronie i ta skuteczność w ataku, rzuciliśmy 39 bramek, co jest bardzo dobrze, i 26 w obronie bramek, to jest super. A nikt nie chciał tej 40 dorzucić. No nie, nikt to nie chciał. No. Staliśmy mocno w obronie, obydwaj bramkarze bardzo dużo nam pomogli w dniu dzisiejszym i z tego prowadziliśmy dobre, szybkie wznowienie. Nawet jak od razu nie rzucaliśmy bramki, to kontynuacja wznowienia była dosyć skuteczna. Nie możemy zwiesić głów, to dalej są 4 punkty i, no i musimy to odrobić. Liczymy na to trzecie miejsce przed playoffami. 3 pewne zwycięstwa w lidze, 4 w Pucharze Polski. No, apetyty rosną, biorąc pod uwagę wtorkowy mecz z Rhein-Neckar-Löwen. To nie ma nic wspólnego z tym, co tu się dzieje. To jest jakby mecz, który bardzo mocno musimy stanąć u siebie, i jeżeli się nie zlękniemy tych gwiazd, które tam są, to wtedy możemy próbować dobrze grać mecz. I tyle.